Siemano, kolejny dzień, kolejny odcinek The Long Dark. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Jakiś lag był na samym starcie. I co? Musimy przetrwać, bo tutaj strasznie wieje, także nie ma tutaj za dużo miejsca na gadanie. Musimy dotrzeć do jakiegoś miejsca. Nie wiem, jak to miejsce się nazywa, ani co jest do końca naszą misją. Dotrzeć do izby chorych i wejść do środka. Także musimy wbić do jakiejś izby chorych. Musimy chyba w ogóle wyjść z tego poza te mury, tak mi się wydaje. Czy nie wiem, gdzie. Czy tu może być izba chorych w sumie? No i co, i spróbujemy przetrwać, witamy. Możecie zostawić lajka na sam dobry początek. Nie no, chyba zahaczę o to auto. Zobaczę, co tu się dzieje. Jest jakaś puszka z piciem i tak dalej. No tak, bo to jest jakby tryb przetrwania nadal. Mimo tego, że w więzieniu. I co wam powiem? Powiem wam tak, że odpaliłem, słuchajcie, tego. Mega ogólnie u mnie jest wichura, jak coś. Także u mnie jest mega dużo wiatraków. Z prawej strony wieje mi wiatrach. Komputer chłopie szaleje. Ja jestem jak tutaj Mackenzie, nie? Ja jestem w środku pieprzonej wichury. Ja myślę, że mniej słyszę wichurę w słuchawkach, niż jej słyszę poza słuchawkami, bo strasznie wieje. I testuję teraz to jakby tłumienie hałasów nowe, taką nową wtyczkę do OBS-a. I chcę zobaczyć, jak to działa. I zauważyłem, że działa, kurde, całkiem nieźle. Nie wiem, może wreszcie będę mógł w stanie w miarę komfortowo sobie siedzieć na tych odcinkach, a nie się chłopie pocić i ostatnie poty gubić i półprzytomny przy 35 stopniach. Starać się prowadzić odcinek, tylko faktycznie może być wygodnie. Dużo by mi to mega dało w sumie. Przy nagrywaniu, no na pewno bardziej bym się skupiał dzięki temu na gierce, no nie? I na komentarzu. Także jeżeli przez powiedzmy 10 minut nagram sobie takie 10 minut testowe, jeżeli wszystko będzie w porządku, to będzie zajebiście. No a jeżeli nie będzie wszystko w porządku, to no to wam to zmienię. Więc jeżeli teraz by było coś nie tak, to ostatecznie to zmienia. Czyli my w ogóle nie możemy wyjść poza te mury tutaj. Musimy, a czyli tu jest ta izba. Tutaj musimy się wpakować, okej. Nie wiem, czy jak ja tu nie pozbieram tych rzeczy, to nie będę im musiał później oddać wszystkiego, co tutaj pozbieram. Ale nie wiem, najwyżej popcham po gaciach. Może wyjdzie trik. Tutaj drzwi są pozamykane. Tutaj są. Znaczy zamknięte, ale. Ale w teorii moglibyśmy to wyważyć jakimś łomem, jeżeli tutaj owy byśmy znaleźli. Tutaj? Słyszę wilki. O kurwa, ty. Ale mam kamienie. No dobra. Wilk versus kamień? No niech będzie. Chociaż nie, on. A, tu jest. O kurde, ale mogę zamknąć drzwi w sumie. Dobra. Elo, wariacie. Co tu się znajduje? Co tu się dzieje? W ogóle jakiś łom by nam się przydało zdobyć. Tutaj w ogóle możemy. Tak, tutaj mamy. Jak to się nazywa? Stół warsztatowy. Możemy porobić różne rzeczy. Ale przede wszystkim na samym początku, po prostu najzwyczajniej w świecie. Poprzeszukujmy wszystko, co tutaj możemy poprzeszukiwać. Jeżeli dzisiejszy będzie odcinek chaotyczny, to tak jak mówię, te wszystkie też poprzednie odcinki, zarówno i ten, staram się ogarnąć mikrofon, żeby on działał jakoś w miarę fajnie, żeby to się w miarę przyjemnie oglądało. Także wszystko jest robione dość w miarę chaotycznie. Szczególnie te poprzednie odcinki siadałem i praktycznie nagrywałem 10 minut, i później, pół godziny później, nie nagrywałem. Przez pół godziny następne nie nagrywałem nic i znowu pół godziny później już nagrywałem z powrotem, także no nie było tego płynnego flow odcinkowego. No i to pewnie się na jakości dość mocno odbijało, ale teraz już wszystko powinno być w porządku. Ostatnie 10 minut testów, jeżeli działa, to jest zajebiście. Raport archiwalny, przeczytajmy sobie to. Mojego męża zrekrutował stary kumpel z marynarki, to był początek lat 50. i nie wiodło nam się najlepiej. Później dowiedziałem się. Dobra, nie czytam tego, wiecie dlaczego? Tylko z tego względu, że ja zaraz zamarznę. Mamy łom i tuwa. Odszukaj poplamione krwią, co? Dokumenty na terenie więzienia, potem. A także poza nim, okej. To jest jakaś misja, która nam się aktywuje, atakuje. Jakaś misja tutaj poboczna. Jakieś pewnie takie skrytki i tak dalej, nie? Tam będą, czy coś, nie wiem. Bo nie zdążyłem przeczytać, bo nie chcę zamarnąć. Możemy wyjść do tego wilka i mu pierdolnąć kamieniem. To nie jest taki głupi pomysł. Znaczy, jest wyjątkowo głupi akurat, ale. No co, poprzednio zadziałało, jak to zrobiłem, więc czemu by teraz nie? Mam jeszcze jeden kamień. Kurwa, no trafiony został fest. Dobra. Nie mam żadnej broni, nic nie zrobię. Czekaj, kamień.
I wariacie. No kurwa, no przecież trafiam go. Dobra. Wypierdupcasz. A nie mogą oprawić samymi rękoma, ponieważ stopień zamarznięcia wynosi powyżej 50%. Dobra, możemy w ogóle tutaj wyjść, ale wydaje mi się, że my musimy się dostać tam do środka, gdzie byliśmy przed chwilą. Gdzie byliśmy przed chwilą, gdzie byliśmy na samym początku, ale drzwi były zamknięte generalnie. Ale mogliśmy wyłamać tam drzwi za pomocą łomu, które właśnie aktualnie znalazłem. To były chyba te drzwi. Tak jest, i to jest w ogóle. No jak? To jest to miejsce, Infirmary. To mi się wydaje. O kurde, ty, to ja zamarznę. Na zewnątrz chyba jest droga, prawda? A, dobra, czyli tak musimy wyjść na zewnątrz. Dobra, dobra, dobra. Na zewnątrz, ale później z powrotem tego. Z powrotem się zapakować. Do zakładu, tylko z drugiej strony. Kamienie pozbierajmy. W razie tutaj wilków. Wątpię, że kamieniami jesteśmy w stanie odstraszyć, kiedy już na nas szarżują. Ale co? To jedyna broń, jaką mam aktualnie, więc... Auuu! No to świetnie. True! Lamusie. Kurwa! Dobra. No mam łom za to. No nie był to jeden z moich najcelniejszych rzutów. Kamizelka sportowa zniszczona. Ty, ja muszę się do środka dupę zapakować. Ty pierdolcasz. Drogi śledziu. Kurwa. True! Oj, zajebiście. Jest dobrze, panowie. Tu jest chyba otwarta brama. Dobra. Musimy iść gdzie? Central Prison? Raczej nie. W drugą stronę. Tu coś jest? Drewno cedrowe. Wyśniemy to, żeby się ogrzać. Na szczęście z zimna to HP nam bardzo wolno spada, więc na spokojnie jesteśmy tutaj w stanie teraz przeżyć. Dzięki temu. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Tutaj mogę sobie otworzyć drzwi. Dobra, i tędy chyba się już dostaniemy do tego, nie? Do miejsca, gdzie mamy się dostać. Tutaj mamy więzienny ten samochodzik. Ale beznadziejne auto w sumie. Ale to chyba nie jest taki policyjny auto, tylko konkretnie więzienne takie. Do przewożenia jakichś rzeczy. Tutaj mogę wejść? Nie mogę. No to tutaj, to jest jedyna szansa chyba, nie? Nie tutaj. To gdzie? Tutaj zamknięte. Dalej? Gdzie ja mam kurwa iść? Wydaje mi się, że tutaj tylko. Nie tędy? No stąd przyszliśmy. Tutaj byliśmy, tam też, z tamtej strony byliśmy. Tam nie mogliśmy wejść z tamtej strony. Tutaj mi się pojawia jakaś taka strzałka, ale nie wiem na jasny gwint. Po co? Ale pojawia się. No i tutaj są drzwi, które potencjalnie mógłbym otworzyć, ale nie mogę. Ryzyko odmrożenia, zajebiście. Tu są drzwi, które nie wyważę w żaden sposób. Tutaj? O, dobra, otwórz drzwi, zamknij drzwi. Dobra, otwórz jeszcze. Drewno trzeba pozbierać. Dobra, czyli tutaj mamy się udać. To jest jedyne miejsce. Ale nie wiem, czy to jest nasze ostateczny cel podróży, czy niekoniecznie. Wydaje mi się, że niekoniecznie tutaj mieliśmy się udać. Wszystko pewnie mamy przemoknięte, a nie. Nie jest najgorzej, jest dobrze nawet. No i co, standardowo. Zaczynamy tak samo jak na samym początku, czyli przeszukujemy każdą szufladę możliwą. Zresztą, ja całą grę w sumie przeszukujemy wszystkie możliwe szuflady. Najwyżej zostawiamy połowę rzeczy niepotrzebnych. No teraz się wszystko przyda, więc zbierę wszystko. Chociaż nie powinienem brać wszystkiego, bo później mi żal to wyrzucać niestety. Ale z drugiej strony nie wiem, czy znajdziemy podobne rzeczy w przyszłości, więc... Na razie bierzemy wszystko. Możemy sobie wypić w sumie tą kawę.
czemu by nie? Mniejsze zmęczenie, korzyści, spoko. Jest telefon, nie mogę z niego skorzystać. Flara. Naboje do strzelby, jeżeli taką byśmy tutaj gdzieś znaleźli. To możemy z niej wystrzelić teraz naboje. Jakieś tutaj książki, to możemy popodnosić wszystko. T-shirt też się może przyda. Tutaj jest jakaś kapsułka, ale zamknięte. Wymaga klucz. Dobra, buciorki. Bo chyba jesteśmy... Mamy jakieś buty? Nie, no musimy mieć jakieś buty, ale chyba te będą lepsze. Tak, całusz. Coś tam może dadzą chociaż. Tutaj koszulkę już założyłem. No nie jest dobrze, ale też mogło być gorzej, więc... Nie narzekajmy, trzeba patrzeć na pozytywy. Tutaj... Papsy przeciwbólowe. Bandaż. Przyda się, jeżeli... A, to ja nie krwawię teraz? Mi pewnie coś jest teraz po tych ugryzieniach, prawda? Bóli skręcony nadgarstek, dobra. Możemy w sumie użyć sobie bandażu na skręcony nadgarstek. Na ból możemy użyć chyba tapsów, prawda? Bo mamy taki, tak jest. Dobra. Tegituwa. Spodnie możemy założyć. Termoaktywne się przydadzą na pewno. Katalizator też możemy wziąć. Tkaninę też do naprawy. Tutaj kurwa nic nie widzę generalnie. Mógłbym odpalić flarę, ale zapałę odpalę, zapałę. Chociaż trochę coś widzieć. Naboje do rewolweru. Czysto. Woda tu jest generalnie, no nie? W sumie. Historia budynku więzienia w Blackrock. Możecie sobie tutaj przeczytać. Możemy wziąć wodę w sumie z tego. Tych toalet. Nie wiem ile mam miejsca w eku. 22 kilo. Mamy aktualnie zajęte. Tak sobie możemy pobrać tej wody. Na zapas, żebyśmy nie musieli się kompletnie nie martwić. Najwyżej ją wylejemy tam połowę. Jeżeli tutaj kilogramy już będą podchodzić pod 30. Na razie jest jeszcze wszystko w porządku. No i co? Idziemy dalej albo się kimniemy w sumie. Chociaż nie musimy spać, ale ogrzać by się wypadało. Latarka. Z chęcią bym to użył. A tylko nie ma baterii. Tak, latarki działają tylko wtedy, kiedy... kiedy akurat świecą te światła. Nie wiem po co mi latarkę, kiedy świecą światła. Jeansy, napój, git. Nie możemy, tu nie możemy. Nie możemy. Ale pewnie będziemy mogli tu przyjść. Ciemny klucz do szafki, numer. Czapa jakaś prowizoryczna się przyda, idziemy do góry. O kurde. Dobra, stop. Czy ja mam wszystko ubrane co potrzebne? Tutaj nie mogę nic założyć, tutaj też nie, tutaj też nie, tutaj też nie. Generalnie mógłbym w sumie wykonać chyba takie prowizoryczne rękawice, prawda? Tak, takie owiki, tylko do tego potrzebuję haczyka albo przybory do szycia. Albo przybory wędkarskie. Niestety nie zrobimy tego teraz aktualnie. Dobra, jesteśmy na dachu i co mi to da, że jestem na dachu? Przejdę sobie na drugi budynek. Kurde, trochę jak w tym. A Way Out. Spoko. A Way Out to w ogóle jest zajebista giereczka. Dobra, jest dobrze, nie zamarzamy aż tak jak moglibyśmy teoretycznie. Podoba mi się ten mega wątek z tym. Z tym miejscem więziennym. Mega mi się to podoba. A może my spotkamy tutaj zioma, bo przecież podobny jest tu ktoś, kto jeszcze tego, nie? Ktoś to tutaj krzyżuje im plany, więc możliwe, że natkniemy się na niego. Dumę. Ja mam dwie jakieś rękawiczki. Nie, jedno mam. Drzwi, przeszukaj gabinet. Tutaj ktoś jest? Nie ma. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Dobra, kurtka wiatrowa, załóż. Od razu, jak najszybciej, Mackenzie. Ryzyko skręcenia już występuje, dobra. No to już segregujemy. Książki ogólnie trzeba jak najszybciej wyrzucić, bo one najbardziej useless są. Szybka segregacja. Generalnie jesteśmy ciągle tutaj w budynkach, więc powinniśmy... Jesteśmy w miarę bezpieczni. Chociaż ta książka wygląda inaczej, ta różowa, więc w sumie ta różowa książka by się przydała. Ona chyba odblokuje nam jakąś umiejętność. Jak mi się wydaje.
to z papierów nie chcę. Książka. Ogólne źródło wiedzy, jednak to jest materiał na opór. Nie, to nie chcemy. Myślałem, że tak jest specyficzna książka. Wybornik do szycia. Hit. Książka nie. Tutaj czysto. Trochę jak w The Last of Usie albo czymś takim. Chodzimy po takich pomieszczeniach, a nie tylko na dzikim terenie. Batonik. Książka odpuszczamy. Buty. Nie wiem, czy chcemy te butki, czy my nie mamy lepszych. One chyba są zajebiste, te buty generalnie, ale te są akurat mocno zużyte. Mógłbym je w sumie naprawić. Ale zanim trochę... Nie, dobra. Teraz może nie. Teraz może tego nie naprawiamy. Potem się tym zajmiemy. Ja chyba generalnie zostawiam je w tym. Zostawiam je w eku. Wyszukane, puste. Półka. O! I could ask you the same question. Quit fucking around. Who are you? I'm nobody. Molly. Just a bush pilot. My name is... You forgot your name. My name's Mackenzie. Right. Well, Mr. Mackenzie. Not Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Well, Mr. Bush Pilot Mackenzie. Welcome to the party. You working for those assholes in prison? Which ones? I mean, no. I'm not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Look, Mr. Mackenzie. Soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate. I'm not on anyone's side. I'm on my own side. Well, at least you're honest. That's a start. Where are you? And what do you want? Ooh-wee. That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden. He's injured. I'm just trying to keep him alive. So, they let you out of the prison. Then they're just gonna let you back in? Right. But you aren't helping them. No. Something about this situation, about you, doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are and maybe I can help you? Help me. Shit, man. You can't even help yourself. Are you the one that's messing up the convicts' plans? Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, I'm not telling you. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed of the rest of this frozen hellhole. Well, I mean, I hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. To prawda, już mi odgryzły kawałek dupy. Szczęśliwy łom. No. That was weird. Zdecydowanie dziwna rozmowa. No dobra, idziemy dalej przeszukiwać rzeczy. Jakaś notatka. Dobra, wygląda na to, że całkiem nieźle idzie tutaj mojemu OBS-ikowi odszumianie szumów. Teraz ja chyba mogę zostać tutaj z moim wiatrackim, bo to będzie mi w miarę chłodno. Sportsman. Dobra, weźmy środki przeciwbólowe, co tu jeszcze jest ciekawego w sumie. Palibym jakąś zapałkę. Zapałka wystarczy, nie musimy zaraz flary. Tu coś ciekawego jeszcze? Niekoniecznie, ale warto zawsze odpalić, bo tutaj można poprzegapiać różne wartościowe rzeczy. Nic tu nie ma, tutaj też nic nie ma, tutaj też nic. No to ta notatka, co to za notatka? Wrzucona wiadomość z informacjami o zapasach leków w izbie chorych. Przeczytaj tekst. Doktorze Childs.
Funkcjonariusze pełniący służbę przy bramie głównej poinformowali nas o jakimś wypadku na zboczach. Przekazałem zestaw ratunkowy jednemu ze strażników, który zamierza zjechać ciężarówką na dół i sprawdzić, co się stało, co się ostatnio dzieje z tymi wilkami. Problem w tym, że w zestawie były resztki naszej morfiny i dobrych antybiotyków. Uprzejmie proszę o sprawdzenie zapasów i złożenie odpowiednich zamówień tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję, Bat. Czyli czeka mnie podróż. Na to wychodzi kolejna mapa. I od się kręca, znajdź ciężarówkę. Ja mam całą tą drogę przejść. Nagi praktycznie. Nie no, oni chyba sobie żartują teraz. Teraz to już jest tak zwany joke. I jak ja mam pół nagi przejść taki kawał drogi? Przynosi, weź zbierz z tego tkaninę. Na początku może róbmy tkaninowe rzeczy standardowe i ja się połatam tutaj, połatam moje ciuchy, żeby chociażby trzymały się na 100%, no nie? Miały stan na 100%, żeby trzymały nam jakoś, jako tako, chociaż ciepło. No i co, widzimy się zaraz, bo to jest akurat najnudniejsza część gameplaya. No dobra. No to idziemy na... Nie no, jest tak ciemno, że... Przecież to najgłupszy pomysł teraz wychodzić na zewnątrz. Poczekajcie, muszę jakąś flarę załatwić sobie. Ona generalnie będzie dobra na wilki. Nie wiem, czy to marnowanie i to jest dobry pomysł. Nie no, w takiej ciemnicy ja mam iść teraz na zewnątrz? Przecież to jest samobójstwo. Generalnie rzecz biorąc. A ja mogę się do nich cofnąć? Może bym to stestował. Bo nie wiem, no jak ja mam teraz, szczerze mówiąc, naprawdę iść sobie w pizdu, to jest koniec, po mnie już, umarłem. Tutaj jest piecyk, można się tu ochrzać, ale... Nie no, jest lipa, nie? I ocie kierynca. No dobra. No to co, mamy jedną flarę, zero jedzenia, ledwo co wody. Ale zajebiście wysokiego ducha walki. Wielkiego ducha walki. No dobra, przynajmniej jakieś tutaj wyzwanie w końcu. Już zaczynało mi się nudzić w tej gierce. Zbierajmy kamlotów, może będziemy celnie trafiać. Wilki. Liczmy na to chociaż. Pojemnik na węgiel, oj, tak, to się na pewno przyda. Ryzyko skręcenia, ale to nie ma znaczenia, wow. Faktycznie teraz będziemy potrzebować mega dużo drewna. Nie no, ale jest, kurde, szkoda, że... najgorsze jest to, że nikt nie widać, to jest najgorsze. Będzie kurwa katastrofa, nie? Może ja bym poszedł i się kimnął do dnia chociaż. Tak, kimnijmy się do dnia, bo przecież tu nic nie widać. Wydaje mi się, że pójdziemy dalej. Gdzieś tu było wejście. I tam były gdzieś łóżka. O kurwa. Puść. Flara? Nie, nie marnujmy flary. Dobra, wiem, że zostanę. A, bo dobra, chuj ci. I ci w oko. Gdzie jesteś? Dojazd ci robię, lamusie. Rzuciłem cię flarą, no! Ty, to są jakieś dojebane wilki, nie? Dobra. Chyba, że za późno trochę rzuciłem. Do środka. Tędy. Dobra, idziemy tam do środka, bo tam były miejsca do normalnie spania, a tam się pakuje. Dobra, to ja się pakuję. Pewnie zniszczył mi ubranie, więc będę musiał je z powrotem naprawić. No i widzimy się za chwilę. Znowu. No dobra, no to co? Gotowi na wycieczkę w pieci, idziemy. Okej, okay, przestało wiać, bo przed chwilą była mega wichura, więc jest git. Mamy szansę, może to przetrwać. Jakąś tam, minimalną, ale jakaś może jest. Wystarczy iść w prawo i wszystko będzie dobrze. Bo tutaj w ogóle są jakieś miejsca ciekawe. Co tu jest? Może tu coś znajdziemy w sumie. No coś czuję, że poza tym budynkiem to nic po drodze nie będzie, żadnego budynku, więc... Jak już natrafiamy na coś, to ja bym chętnie sprawdził, czy nie ma tu czegoś ciekawego. Mogę tu wejść na przykład? Niestety nie. Sprawdźmy tą wieżę. Może w środku znajdziemy jakieś dodatkowe ciuchy w sumie. Chociaż na razie jest w porządku temperatura, może mogłem lecieć po prostu przed siebie, Gido?
Nie wiem, ale dobra, jak już tu jesteśmy, to zbadajmy. Tutaj czysto, czysto, czysto. Tutaj wejść nie mogę, tam wyjść nie mogę. Tutaj też nic nie mogę za bardzo. Dobra, czyli tutaj aktualnie nie możemy się udać. Mega duże to więzienie ogólnie. Znaczy pewnie jak więzienie, ale to chyba największa lokalizacja, z jaką mamy tutaj styczność, nie licząc tego miasteczka. Ale miasteczka to jakby nie była jedna lokalizacja, tylko jakby nie, to, znaczy lokalizacja była jedna, ale to nie był jakby jeden budynek, tylko kilka rozsianych koło siebie budynków. A tutaj faktycznie jest jeden taki solidny budynek, także nie wiem, czy to tak można nazwać. Konstelacja? Nie, konstelacja to właśnie była w miasteczku chyba budynków. A tutaj jest jeden po prostu chyba budynek. Tak. Dobra, idziemy prosto przed siebie, ja płytę w prawo i trzymamy mocno kciuki, że będzie dobrze. I zbieramy dużo badyli, tak. Bardzo dużo badyli. Czy bardzo, to może też bym nie przesadzał, ale trochę musimy ich nazbierać jednak. Ile one ważą? A, niedużo. Bo ogniska coś czuję, że będziemy musieli rozpalać w miarę często. Zresztą te patyki się przydadzą też do tego, jak będziemy próbować wilki powstrzymać, to będziemy zapalać z tych patyków pochodnie. Kluczyk do szafki w Blackrock. O kurde. Fajne, bo to wydaje mi się, że to może mieć spluwę ogólnie w środku. No ale dobra, idziemy. Kurwa, cofamy się czy idziemy przed siebie? Przed siebie, dobra, nie chce mi się teraz cofać. Cida przed siebie. Wydaje mi się, że to mogę. Oj. Mogę. Czy ja mu mogę jakoś uciec? Czy istnieje w ogóle taka opcja ucieczki? Przed wilkiem? Może jakbym się tutaj gdzieś ukrył? Żeby mi odpuścił. O kurwa. On nie wygląda na takiego, co odpuszcza. Biegnie. Jak. Ty, poczekaj, jak ja mam stąd wyjść? Dobra, trafimy. Tym razem damy radę, mówię wam, widzowie. Kurwa! O, jak zwykle. Ty, to jak ja mam stąd wyjść? Ja myślałem, że. Że tędy jakoś. Przez te skały. Źle myślałem? Czy tędy jakoś? Nie wiem, po tym drzewie? Nie no, którędy ja mam stąd wyjść? Normalnie główną bramą? Dobra, widzę, że nie tylko ja miałem takie problemy. Ogólnie wyjść. Jak mamy stąd wyjść? Po prostu frontowymi drzwiami, co ciekawe, teraz mam je otwarte. Jakiegoś powodu. Dobra, goni mnie chyba wilk, prawda? Jeden bardzo uparty gagatek. Chciałem mu doli z kamienia, jak się tu znajdzie blisko. Tylko ja jakoś to źle celuję, nie wiem czemu. Weźmy te kamienie, pozbierajmy, może się przydadzą do zabijania królików, a taki jest problem, że ja ogólnie nie mam co jeść generalnie. Mamy tyle, ile mam żołądka i tak ponadto to ja już nie mam w ogóle jedzenia przy sobie, więc jest lipa. Przeszukaliśmy już chyba wszystko, co tutaj mogliśmy przeszukać, prawda? Tutaj jest pozamykane wszystko. Czy wydaje mi się, że przed siebie się pakujemy i tyle po prostu. Mogę tędy wyjść? Nie. Tak, to czekaj, to jak ja stąd wyjdę? A, tutaj było otwarte, dobra. I po prostu pakujemy się otwartymi drzwiami. Widziałem gościa, też miał z tym problem. No bo to jest takie proste, że aż człowieka nie wpada zazwyczaj to na głowy, nie? Że jakby wychodzić frontowymi drzwiami, no nie? To aż czasem odpowiedź jest za prosta. Przynajmniej mu się udało, mam nadzieję, że nam też się uda. A tutaj co jest? A, no zaopatrzenie, ale pusty, już tu byłem. Dobra, po prostu otwieramy sobie kluczykiem, tak? No to wygląda. To nie jest wyjście. To czemu ja to mogę otworzyć? A w sumie nie będę narzekał. Jakby zima sama w sobie nie była wystarczająco ciężka, wciąż otrzymujemy raporty
o tym nietypowym wilku, z którym mieliśmy do czynienia także w zeszłym roku. Wygląda na to, że znowu się pojawił. Zajebiście. No to widzę, zwykłe wilki to jest za mało. Mieliśmy nadzieję, że na dobre opuści okolice, ale obserwacje i doniesienia o agresywnym zachowaniu świadczą o tym, iż tak się nie stało. Chcemy dowiedzieć się, czy problem ma związek wyłącznie z jednym zwierzęciem, czy też jest to szersze zjawisko dotyczące całej wyspy. Dlatego też zatrudniliśmy lokalną ekolog, która przeprowadzi krótkie badania i przedstawi nam potencjalne rozwiązania. W międzyczasie osoby przebywające poza terenem więzienia lub opuszczające pojazdy powinny zachować szczególną ostrożność. No to kurde, trochę do dupy, że ja akurat stwierdzam, że znajdź jaskini agresywnego wilka. Ha! A po co ja bym miał to niby robić? To jest moje pytanie. Niby na jasny gwin. Gdybyśmy się przydałoby się trochę ogrzać generalnie w sumie. Bo tutaj odpalimy sobie ognisko. Ofiarowane paczki żywnościowe. Będziemy potrzebować kilku ochotników, którzy zajmą się tymi racjami żywnościowymi, którymi nas uszczęśliwili. Wczoraj wieczorem spotkaliśmy się w barakach z kucharzem i otworzyliśmy kilka z nich. Jeśli będą w porządku, możemy zatrzymać je do siebie. Przyjdź o 7, jeśli chcesz. Poszman. Dobra, weźmy rękawiczki, weźmy kawę, możemy porobić w sumie sporo tych kaw. Przydadzą nam się na jakąś długą podróż. No i co, tutaj mamy jakieś drzwi. A, tak, faktycznie, tędy wychodzimy. No i co tu będzie? Spluwa? Pistolet sygnałowy. Notatka biurowa. Podczas ostatniego poszukiwania znów znaleźliśmy kontrabandę. Kolejne race hukowe, biorąc pod uwagę warunki, naprawdę dobrze wykonane. Ostatnio w okolicy pojawiło się sporo wilków, więc może będzie z nich pożytek. Założę się, że robią mnóstwo hałasu, więc nie odpalaj ich, jeśli nie musisz. Dobra, i mamy race hukowe. Co to jest raca hukowa? Improwizowane materiały wybuchowe przydają się do odstraszania drapieżników, a jeśli wybuch nastąpi zbyt blisko, możecie zranić. Pieprzony granat. Właściwie nie granat, tylko... Bomba. No dobra. Racę pozbierajmy i odpalmy tutaj ognisko, żeby się ogrzeć. Teoretycznie mógłbym się cofnąć do... Tam jest takie miejsce i tam też moglibyśmy się ogrzeć w sumie. Nie zmarnowałbym drewna, które mam przy sobie. Ale generalnie tego drewna nie jest jakieś mega dużo, więc... O, też dobra, cofnijmy się. To jest dla nas w sumie mały kawałek. Raptem kilka kroków. Tutaj mamy tutaj to ogrzewanie. Tutaj mamy. To ogrzewanie za darmo, że tak powiem, cały czas. Nie przestaje się palić. Dobra, czy my mamy jakieś drewno, żeby tutaj dodać? Nie mamy, ale możemy na przykład zrobić puszkę brzoskwi na ciepło i dzięki temu będziemy mieli temperkę, ogrzewanie i ta temperatura będzie nam dużo wolniej spadać. To jest fajny perk generalnie. I że już to robimy, to możemy się tutaj zająć małą naprawą, chociaż niekoniecznie, bo widzę naprawa będzie trwała godzina. Brzoskwinie w puszce zrobię się w 10 minut. Chociaż i tak bym to naprawił. Wiecie co zrobimy? Zabierę te brzoskwinie, żeby one mi się nie spaliły. Generalnie kliknę na te buty i je naprawię. Czynności napraw. One mają 59% zużycia. Czy tam żywotności, czy jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Nie mogę zobaczyć, jak to się nazywa. Stanu. 59% stanu. A wolałbym, żeby miały troszeczkę więcej. Tutaj już nie możemy nic naprawić, bo nie wystarczy nam tkanin. No i ogólnie jest lipo, straszno. No ale dobra, połóżmy tutaj to, co mamy położyć, czyli brzoskwinie. Survival zaczeka, jego godzinka. Escaping. Gorące brzoskwinie. Pewnie, że zjedz. Kurwa, kliknę zabierz. Pewnie, że zjedz. Cyk. Dobra, i będziemy mieli jeszcze dodatkowego perka, dzięki czemu temperatura nam będzie spadać dużo, dużo wolniej. Czas udać się z powrotem w dzicz i spróbować przetrwać. Więc po raz kolejny. Tak samo zaczynamy od zera. No niech będzie. A gdzie są moje rzeczy z poprzednich epizodów, ja się pytam. Pewnie gdzieś tutaj generalnie są, ale...
Nie mogli mi chociaż dać, nie wiem, kurtki z mojego poprzedniego epizodu, no. Musieli mnie na pół nago, chłopie. A, ja wszystko pogubiłem pewnie, jak oni mnie... A, dobra, chłop po prostu tego nie wziął pewnie nawet. Co ja miałem przy sobie, jak mi wypierdolił z siekiery. No tak, logiczne. Miałoby to jakiś sens, czy miał to gdzieś. Dobra, mamy cztery race, co oznacza, że cztery wilki mogą zostać tutaj odstraszone. Co mamy jeszcze, jeżeli chodzi o to? Kamienie. No i nic więcej. A tutaj zapałeczki, latarkę, która nie działa generalnie. W sumie wywalam tą latarkę. Ona działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są te światła na niebie. Nie chce mi się tego targać. I mamy jedną flarę. No i zapałeczki oczywiście. Dobra, to co? Przed siebie mi się wydaje, prawda? A, i te miny. Nie miny, tylko bomby. Nie wiem, jak one działają. Ale na razie chyba nie chcę się dowiadywać. Wydaje mi się, że idziemy prosto, prawda? Prosto i po prostu drogami do tego Black Rock Blues. I spróbujemy znaleźć ciężarówkę, no i leki. To będzie długa podróż. Czy my jesteśmy przeciążeni? Troszeczkę, ale nie dużo jakoś. No ale musimy być trochę przeciążeni, no bo ja... Chociaż mógłbym wyrzucić w sumie to drewno, które taśkam. 1,5 kg to waży. A to za mało. Musiał cedrowe wyrzucić, a cedrowe akurat jest giga OP. Sweter McKenzie'ego. To też możemy zebrać z tego jakby materiał, ale no nie teraz. I z tej czapki też możemy. Ale nie teraz, tak jak mówię. Dobra, to jest margines jakby... Margines, jeżeli chodzi o... o to przeciążenie, także mega nas to jakoś nie spowolni. Fajnie to też robią twórcy gry, że jakby... Oni zawsze na samym początku tak w miarę blisko kładą auto. Albo coś, żebyś chociaż mógł przeszukać raz na jakiś czas, żebyś kompletnie nie umarł z nudów. To jest sprytne. Kiedyś chciałem stworzyć swoje własne gry, mam kilka pomysłów. Na pewno osobno bym tego nie robił, bo bym musiał nauczyć się kodować od początku. O, karabin myśliwski. Ale mogę tutaj podkradać trochę genialnych pomysłów twórców gier. No i to jest jeden w sumie z lepszych pomysłów. Żeby raz na jakiś czas właśnie kłaść samochód, żeby się giereczka nie nudziła. Mimo tego, że jest nudna, to się nie nudzi. Czy to jakiś kluczyk może? Brak. Karabin myśliwski, da? Pewnie będzie się zacinał, bo jest w tragicznym stanie niestety. No ale lepszy ryt niż nic. Pewnie zaraz kolejny spotkamy samochodzik. A ja nie w tą stronę. Możemy tutaj na skróty iść w teorii, nie? Czy my moglibyśmy na skróty? Królas. Czy my chcemy zabić Królasa? Chyba chcemy, bo ja nie mam nic kompletnie do jedzenia generalnie. Wydaje mi się, że konkretnie. Ofiara musi... O kurwa, widzę, wypadłem z tego. Z formy. Ofiara musi zostać złożona dla Boga żołądka. Chodź tu. Dobra, po cichu, po cichu. A, bo ja zaraz zamarznę w sumie. Dobra, powinno być kit. Wiem, że lepiej się celuje, jak celuje w dolny ten. W dolny paluch to jakoś zajebiście zawsze to wychodzi. A tu gościu mówi, żeby celować w górny paluch. Jak robił poradnik. Beznadziejny poradnik, pozdrawiam z rodziną. Dobra, jeszcze jednego możemy za... O! O kurwa, ale unik zrobił, co? Tak, został unik zrobiony w ostatniej chwili. To akurat nie fair było. Dobra, jedna szansa. One shot, one kill. Sru... Znowu zrobił unik. W ostatniej chwili. Dobra, teraz wkurwiłeś, gagatku. Nie no, chyba nie musimy zabijać królików, prawda? Mam coś do jedzenia? Kurwa, średnio w sumie. Nie, dobra, na razie odpuścimy. W ewentualności, kiedy naprawdę już będzie źle, to... sobie takie... zrobimy tutaj wyprawę na polowanie. Na razie jest giduma. Czy moja droga na skróty okazała się drogą na skróty, czy będę musiał zadupcać? Z powrotem. Nie, chyba jest git. Może pominęliśmy jakieś fajne, ciekawe autko? Generalnie... Tak, generalnie jest gituwa.
Kurde, ustrzeliłbym tego tutaj jelenia. Tak w głowę. Ale obawiam się, że możemy go kurwa nie zabić jednym shotem. Nie mam niestety czasu ani życia. Życia akurat mam, ale nie mam. Jestem niewyspany, nie mam. Mam odmrożone jajca w skrócie. Nie jestem dobrze przygotowany, żeby teraz takie wędrówkę się udać za jeleniem. To miałem na myśli. Ale powiedziałem to w jakiś mega karkołomny sposób. Dobra, ale że mikrofon działa, to jest najlepsza rzecz świata. Czyli prawdopodobnie, mam nadzieję, że się teraz nie zepsuje, ale prawdopodobnie ani że się nie zepsuł do tej pory już. Ale z tego co widzę, wszystko działa, więc wychodzi na to, że po prostu poprzednia wersja OBS-a no miała w sobie jakiś błąd i powodowała takie pyknięcie mikrofonu. I ja nie byłem nic w stanie z tym zrobić, niestety. Ale też wygląda, że w tej wersji to naprawili, więc kituwa jest. Chociaż to nie jest jeszcze pełna wersja, tylko tak jak mówiłem, pre-release. To i tak wystarczająco działa, żebym był ukontentowany z takiego obrotu spraw. Dobra, gdzieś ta ciężarówka będzie po prawo. Idealnie tak nam się chyba temperatura skończy w naszym organizmie i zaczniemy zamarzać. Idealnie tak chyba damy radę do tej ciężarówki pójść. Lara, akurat nas najmniej interesuje. Raca, spoko, no może być. Wolałbym jakiś broń albo coś. Tutaj coś ciekawego w bagaju? Nic. Rękawice. Lepsze? Chyba niekoniecznie. Flara. Pokaż rękawiczki. A nie. A, lepsze! Dobra, załóż. Coś tam zawsze więcej może będą nas chronić. Dobra, do przodu. Pojebane też, że oni każdą z tych map musieli robić, no nie? To są gigantyczne mapy. W sumie szacunek za tutaj postaranko, jeżeli chodzi o mapy. Looks like someone's been here recently. No był kiedyś, tak. That'll come in handy. Woda nie, wody nie potrzebujemy. Wyciągam pistolet w razie tego wilka, co podobno tutaj grasuje. Jest jakiś mega dojebany. Król wilków, wilkołak. Jak w Wiedźmaku. Tu bym mógł ściągnąć z tego jelenia tego mięso, ale generalnie to chyba nie za bardzo chcę, a nawet nie mogę. Nie mam żadnego narzędzia, tam jest wilk. Przydałoby się zrobić jakiś nóż. Nie wiem, czy ja jestem w stanie tutaj sobie w tym menu zrobić jakiś nóż. No tutaj nie jestem w stanie, ale generalnie to mógłbym chyba wykonać nóż, jeżeli byłbym przy tym. Przy stole warsztatowym. O, to cała watacha widzę. Dobra, watacha pożera, prawda? Headshot. Który jeszcze? Ty! Powoli zaczynam się w to dobry robić. Ale z tego możemy ściągnąć mięso. Chociaż trochę. O nie, to będzie trwało 30 minut? Dobra, ale jakbym tu sobie generalnie odpalił ognisko. O! A! Silny wiatr uniemożliwia mi odpalenie ogniska. Ktoś tu biegnie? O, witam. No dobra. Nawet strzęsącą się łapą. Headshot! Dobra, łatwizna. Tylko szkoda, że nie mogę z nich mięsa ściągnąć. Mi się przydało generalnie. No, trudno się mówi. A dobrze, idę? Gdzieś tutaj powinno być ten autobus. Czy tam ten bus, czy co my tam do końca szukamy. Jest lina, żeby wejść do góry, ale to... Ja mam tutaj wspinaczkę robić górską? Chyba tak, no. Chyba nie mam wyboru, znać ciężarówkę więzienną i leki. No, tutaj nie widzę, żeby była ta ciężarówka. A z drugiej strony, co ona by kurwa robiła na górze? Nie wiem, ale może z góry będzie lepszy widok. Może ominąłem tę ciężarówkę gdzieś.
Więc skoro będzie lepiej widać, więc pakuję i tak dupę na górę. Tylko jestem przeciążony, więc nie za bardzo pakuję dupę na górę. A i zmęczony jednocześnie, o kurde. To może najpierw odpocznijmy sobie w jaskini, tak jest. Mam dwa naboje. Jedną racę. I bombę. Dwa naboje powinny wystarczyć. Chociaż nie wiem, po co ja je zabijam. W sumie mogę mu pierdolnąć flarą. Tak. A generalnie zaczniemy je zabijać w momencie, kiedy faktycznie będę potrzebował mięsa, no nie? Teraz możemy użyć flary, bo on nie potrzebuje mięsa. Żebym pozbierać stąd gałęzie, raczej odpuszczę sobie. Chyba, że to tu chodzi, tak? Ta apteczka to jest to, czego my... to jest to, co my potrzebujemy. Myślałem, że tutaj cały autobus będzie rozbity. Wróć do Blackrock z wielką chęcią, tylko... Niestety muszę tutaj na chwilę zostać i się kimnąć. Bo w innym wypadku zamarznę. Dobra. To co? Mogę to ognisko zrobić? Pewnie mogę, nie? Chyba, że nie mam podpałki? Nie, wszystko jest w porządku. Dobra. Drewno cedrowe, gituwa, albo książka. Jeszcze lepiej, 95% szans na rozpalenie ognia. No i generalnie jak teraz będziemy wracać, to możemy w sumie iść na górę, nie? Zobaczyć, czy na górze nie będzie też czegoś ciekawego. Odpalmy sobie na... No tak, na 8 godzin, nawet 9, 10 godzin. Ognisko i weźmy się te 10 godzin kimnijmy. A mogę w sumie żarcie przygotować, mam królika chyba. No, już przeklikałem, trudno. Ale mogłem królikę przygotować. A jeszcze mam 19 minut ogniska. Dobra, to w sumie dodam tego. Drewno z ocysku jeszcze. Na godzinkę. Weźmy sobie nasz eku. Weź królika, zbierz mięso. Nie wiem, jak my to zbieramy paluchami. Przygotuj posiłek, przygotuj świeży królik i w sumie możemy też coś na ciepło przygotować, nie wiem. A nie mamy nic żadnych brzoskwiń. No to kawę sobie choć zwalniemy. Tylko to zaraz, dobra. Klikam escape, nie escape. Klikam spację, klikam survival, klikam zaczekaj. Dobra. To gotowe, przygotuj posiłek, kubek kawy, zabierz królika, zjedz królika. Woda, wypij wodę, chociaż, no nie no, uzupełnijmy płyn, ale tak nie do maksa, bo jeszcze kawa wjedzie. Dobra, i tu mam. Survival, zaczekaj, escape. Dzięki, wypij, będziemy ogrzani dzięki temu i nie będziemy tak szybko tracić temperatury. I chyba też dzięki temu, że tutaj rozpaliłem ognisko, to sporo drewna zostawiłem tutaj. Także będziemy całkiem mocno odciążeni. Będziemy mogli się wspiąć na to... Na tą, po tej linie tutaj, która tutaj jest. Tak mi się wydaje. Prawda? Prawda. Może coś tam znajdziemy ciekawego. A co to jest za pasek w prawym? Ty, bo ja... A, jak zostanę, jakby zostanę i się zatrzymię na środku, to spadnę chyba. Nie starczy mi siły. Tak mi się wydaje. Dobra, jest tu coś ciekawego, czy... No, wydaje mi się, że kurwa średnio, wiesz? Teoretycznie mógłbym się udać do tego, nie? A, tam jest agresywny wilk. To po co ja bym miał tam niby iść? Nie ma takiej możliwości. Dobra, to beznadzieja jednak. Wracamy do więzienia. Ja tą drogę i tak muszę odbyć, więc możecie ją odbyć ze mną? Chociaż ona pewnie będzie nudna strasznie. Nic się raczej ciekawego nie wydarzy. Mamy dwa amunicje. To może być problem. Nie, musimy iść prosto, w lewo. To jest zwykłe tempo bieganiem przed siebie. Tu chyba coś jest przed nami. Jakiś domek. Dobra, zajrzymy do tego domku i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. I w następnym już będziemy przy samym więzieniu. Ja tak lubię kończyć właśnie, kiedy czeka nas długa podróż. To jest całkiem spoko wtedy, bo ja sobie przechodzę tą całą podróż i po prostu następny już odcinek zaczynam od... na świeżo, że tak powiem. Nie muszę nagle po godzinie otrzymywać odcinka i udawać, że wszystko jest tak, jak było przed chwilą. I że wcale nie minęła godzina. To jest ciężkie, bo
mocno się po prostu odzwyczajasz od tego. Jeżeli przez godzinę nie gadasz, to wiesz, żeby zacząć od nowa, no to w sensie klikasz odpauzowanie, no i tak. Tak ciężko jest w sumie. Nie mam takiego od razu switcha w mózgu. Ja to wolny jestem, po prostu. Dobra, tu będzie coś ciekawego? Będzie, notatka i spodnie. Dobra, czyli tu w sumie jest coś ciekawego. Może lampę znajdziemy, lampę. Zanim stwierdzę, że wypalanie flary jest spoko pomysłem, to może lampa. Naboje do karabinu, spoko. Żarcie, dobra. Tutaj tego, owego. Ale nie ma lampy. Nie chciałbym marnować na to flary. Generalnie. Ale chyba będę do tego zmuszony. Puszka prochu strzelniczego. O kurde, tkanina, książka, nie. Tutaj? No raczej tutaj lampy nie będzie, bo ewentualnie flara też nie ma. Nie wiem, czy nie lepiej by było flary w sumie zapalić. Jeżeli te zapałki, nie wiem. No, chociaż tutaj duże zapałki. Jeansy? Buciory też wezmę, tutaj nic nie ma i tutaj mam list, przeczytaj tekst. Przybyłem tu wraz z pierwszą grupą strażników, to była moja pierwsza praca. Szczerze mówiąc, byłem jeszcze dzieckiem, zielonym jak drzewa na tej zlodowaciałej wyspie. Myślę, że to było w tym wszystkim najważniejsze. To miejsce ukształtowało strażników w tym samym stopniu co więźniów. Część z nas czuła w pewnym sensie uwięziona, tak jak skazańcy. Po kilku latach stwierdziłem, że mam dość. Pożegnałem się ze współpracownikami i odszedłem. Wtedy po raz ostatni widziałem Blackrock. Zakrwawiona strona akt z archiwum więzienia w Blackrock. Takim cudem my znajdujemy tutaj tą notatkę? Jak odszedłeś? Już nigdy nie widziałeś Blackrock, wariacze? Coś mi tu nie gra. Wiem, że tutaj leży mega długo. Bo, o, ja mogę osobno... ja mogę wykonać tą racę hukową. Solo. No dobra, ja bym zamiast racy hukowej, to ja bym najchętniej wykonał, nie wiem, nóż albo coś takiego, ale widzę, że... Nie mam niestety takiej możliwości. To jest fajne. Palto ze skóry wilka, zajebiste w sumie. Zajebiście to wygląda. I w sumie ma niezły protection. Trzeba przyznać. Tylko, no, potrzebna jest skóra wilka. Generalnie zbieranie tego i później suszenie to jest mega dużo roboty. Nie chciałoby mi się tego wykonywać pewnie. Idziemy jeszcze do tamtego domku, tam był jakiś domek. Odwiedzimy ten domek i zakończymy dzisiejszy odcinek, tak jak mówiłem. Ile jesteśmy przeciążeni? A nie dużo, 1 kg. Margines. I tak zawsze nauczyciele mówili, margines. Ale że ja jestem chyba. Dobra, kolejne wilki, tylko żeby mnie one nie zauważyły i będzie dobrze, bo nie chce mi się strzelać, chociaż... No nie no, o no i dupa. No dobra. Który kurwa pierwszy? Spokój i precyzja. Któryś jeszcze? Tak myślałem. Zaciął mi się nabój. A i te łuski ogólnie warto zbierać, zapominam ciągle o tym. Bo z nich będziemy mogli chyba stworzyć nowe naboje. Z tych łusek. Dobra, tam jeszcze są jakieś domy chyba. Nie, to akurat skały już. Ale tu jest jakiś domek. Jakaś farma. Zobaczmy co tu znajdziemy ciekawego i czy w ogóle cokolwiek ciekawego znajdziemy. A to takie szopka bardziej. Ale szopka. Farma Kuka. Kuk? Puszka prochu strzelniczego. No chyba to się przyda do w ogóle robienia tych naboi, tak jak mówiłem. Kanina spoko, pocisk też chyba gituwa. Dobra, i pokaż czy ja tu mogę wykonać te... No nie mogę tutaj. Uzupełnić naboi. Pustych. Made it through another night. O, siekierka jest. Ta siekierka się na pewno przyda. Choćby nawet tylko i wyłącznie po to, żeby odstraszać wilki, jeżeli cię zaatakują, to siekierką mu walić na dziurę. No dobra, idę, a nie idę dalej. Przydałby się tu Dobra. Tutaj odpoczywam sobie, odpalam ognisko. Widzimy się jutro, jak codziennie zresztą.
w następnym odcinku już pójdę na miejsce i mam nadzieję, że następne odcinki będą jakieś takie bardziej spójne i mniej będę nieogarnięty, ale tak jak mówię, ostatnio trochę chaos jest w tych odcinkach, no bo przez ten mikrofon wszystko, ale wygląda na to, że już wszystko zostało naprawione. Możecie zostawić lajka i widzimy się jutro. Cześć.